Witaj! W tym nagraniu odpowiem Wam na kilka pytań z jednego z moich najpopularniejszych nagrań. Tutaj masz to nagranie, będzie ono się przewijało. Nagranie pod tytułem Jak spalić więcej tłuszczu w jak najkrótszym czasie? Tam jest konkretny trening, który pobudza Twój metabolizm i dzięki temu możesz spalić bardzo dużo tłuszczu. Zobacz sobie to nagranie, a teraz odpowiedzi do właśnie tego nagrania. Pierwsze pytanie od Rega Wilka. Mariusz, czy takim treningiem można zastąpić zwykłe 30-minutowe aeroby, czy dodawać go tylko w dni, gdzie ich nie ma i z nich zrezygnować? Według mnie najlepszym połączeniem są aeroby plus taki wysokointensywny trening. Możemy go nazwać HIIT, czyli High Interval Training. Same aeroby są skuteczne, ale po jakimś czasie organizm się przyzwyczaja, spala coraz mniej tłuszczu. Same hity, czy sam ten intensywny trening jest super skuteczny, ale nie daje takich plusów jak aeroby. Dlatego ja uważam, że najlepiej je połączyć. W Twoim przypadku masz zwykłe aeroby i tutaj było pytanie, czy dodawać go tylko w dni, gdzie ich nie ma. I tak, uważam, że tak było najlepiej, czyli nie robisz tego na zasadzie, że masz w jeden dzień trening siłowy, później aeroby, a później jeszcze taki wysokointensywny, tylko to sobie przeplatasz. Możesz to robić na takiej zasadzie, że w jeden trening masz dzień siłowy, później aeroby, w jeden dzień masz trening siłowy, później aeroby, w kolejny dzień masz ten wysokointensywny, krótki trening i tak na zmianę sobie robisz. Na początek zalecam maksymalnie dwa takie wysokointensywne treningi. Jeżeli nie jesteś mocno wdrożony w treningi, jeżeli wcześniej nie robiłeś takich wysokointensywnych treningów, to nie skakuj nagle na 5, bo to jest największy błąd i głupota według mnie, którą można popełnić. Czyli załóż sobie, że rozłożysz sobie takie dwa wysokointensywne treningi równo w ciągu tygodnia, na przykład środę i sobotę. A pomiędzy tym będą normalne treningi aerobowe i lub siłowe, bo to już zależy tam od celu. Jeżeli chciałbyś wprowadzić te wysokointensywne treningi do Twojego planu treningowego, to jest super, głównie właśnie dla spalania tkanki tłuszczowej. Bardzo ważne jest to, że takie treningi też oszczędzają czas. Czyli one są dla osób, które nie mają czasu, są tacy klienci, co nie mogą sobie pozwolić na 45 minut albo 60 minut aerobów. Więc spróbuj, zobacz sobie to nagranie i wprowadź na początek te dwa treningi. Idziemy dalej z pytaniem. Pytanie Olivia K. Czy zamiast podciągania drążku mogą być pajacyki? I od razu pytanie Radik07. Czym mogę zastąpić skakankę? I odpowiedź dla Was jest bardzo podobna. Możesz zastąpić albo wprowadzić dowolne ćwiczenie, na przykład jak tu Oliwia pisze, możesz spokojnie dać pajacyki, jeżeli to jest ćwiczenie bardzo wysokointensywne i robione na maksa i angażuje najlepiej Twoje całe ciało. Czyli jak ja tutaj robię te na przykład wyskoki, to jak widzisz, całe ciało jest zaangażowane i robię to na maksa. Tak samo Ty, Oliwio, możesz robić pajacyki, tylko robisz je na maksa. Nie robisz sobie delikatnie, tylko masz dostać zadyszki, masz zrobić najszybciej jak umiesz, po prostu w tempie turbo. I czy możesz zastąpić skakankę? Tak jak powiedziałem, dowolnym ćwiczeniem, które Ci w danym momencie pasuje. To mogą być nawet sprinty na dworze, jeżeli trenujesz na dworze, to mogą być, no brzuszki są trochę słabe, bo nie angażują całego ciała, mogą być jakieś przeskoki, wyskoki. Jeżeli trenujesz na siłowni, to może być orbitrek. Ćwiczenie jest dowolne. Najważniejsza zasada tego treningu. Dostajesz takie zadyszki, puls jest maksymalny. Po tym treningu powinieneś paść i wracać do siebie przez jakiś czas. I tu właśnie uwaga, ten trening wprowadzaj stopniowo. Jeżeli zaczynasz przygodę na siłowni, zacząłeś robić 15 minut aerobów, to nie bierz się za taki trening, bo ten trening jest do bardziej do średnio zaawansowanych. I pytanie Mariana Paździocha. Fajnie, ale można zadać pytanie na Facebooku. Pierwsza rzecz, jeżeli zadajesz pytanie, to nie zadawaj na Facebooku moim osobistym, tylko właśnie na firmowym, Trener Mariusz Mróz. Niestety albo stety jest tyle tych wiadomości, tych pytań, że na wszystkie ja osobiście nie odpowiadam. Mam asystentkę, która umawia mnie na konsultację i odpowiada na część pytań. Więc jeżeli to pytanie będzie jakieś super, możliwe, że odpowiem, ale większe jest prawdopodobieństwo, że ona coś odpisze,
Więc jeżeli masz pytania, to w komentarzach i wtedy robię takie nagranie i właśnie odpowiadam na to pytanie. A jeżeli chciałbyś mieć możliwość, żebym odpowiadał na swoje wszystkie pytania, komentarze, zapraszam Cię do klubu. W klubie jest mniejsza grupa osób, gdzie masz możliwość zadawania dowolnego pytania, jest pewność, że na nie odpowiem i dostaniesz konkretną odpowiedź. Więc zapraszam Cię do naszego klubu. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na Wasze pytania. Przechodzimy do ogłoszeń parafialnych. Bardzo polecam Ci obserwować mnie na Instagramie. Właśnie tutaj wrzucam zdjęcia, których nie ma nigdzie indziej, w żadnym miejscu. Jak zauważyłeś, coś się zmieniło w moim ubiorze. A tak naprawdę zmieniło się, że mam okulary. Możesz mi napisać w komentarzu, czy fajnie sobie je dobrałem. Bo mam dużą wadę wzroku i zawsze chodziłem w soczewkach, a teraz sobie testuję, jak się czuję w okularach, jak wyglądam. Więc możecie mi nawet dać komentarz, czy lepiej Wam się ogląda to nagranie. Jak gorzej, to może nie komentujcie, bo lubię pozytywne komentarze. Ale no, jak widać, jestem w okularach teraz. No i właśnie na Instagramie już wcześniej to wrzucałem. Więc bardzo ważne, jeżeli chciałbyś być na bieżąco, właśnie takie rzeczy niezwiązane jakby z treningiem siłowym czy z siłownią, no bo powiedzmy, że okulary to jest taka moja rzecz osobista, to tam są właśnie na Instagramie. Więc tutaj się wyświetla i Twoje zadanie domowe na koniec naszej mszy, chciałem powiedzieć. Co my mamy? Koniec czego? Naszego spotkania. Widzicie, musiałem zapytać operatora. Na koniec naszego spotkania przekierowuję Was w to. Kurde, same mi się pojawiają teraz w głowie jakieś kościelne rzeczy. O kurde, ale po prostu chyba dawno w kościele nie byłem. Dobra, nie poruszajmy tego tematu. Tutaj macie Instagram, zobaczcie sobie. No i na razie. Pozdrawiam, Mariusz.